Już jest punkt informacyjny budowy drugiej linii metra, a także jak wygląda metro Brudno pod ziemią, czy nowe zielone tory tramwajowe w centrum Warszawy, zimą pociągiem do Zakopanego, czemu nie? Studzienki na równym poziomie z ZDM-em, trasa łazienkowska otwarta do ponownego użytku. Wszyscy życzą wesołych świąt. I ja, Wizonosz, czeka na wasze pytania do Q&A. O tym nie tylko w dzisiejszym wydaniu Mniejsza z Tym, w sobotę, 24 grudnia, w Wigilię, w Mniejsza z Tym. Zaczynamy! Witam was tutaj, cześć i czem, a Wizonosz, i zapraszam was już teraz na kolejne wydanie Mniejsza z Tym. Po waszych uwagach, że już trochę czasu minęło do ostatniej zmiany intra, zmieniłem faktycznie na zimowe, świąteczne, więc będziemy mogli pamiętać przez całą najbliższą zimę, jak wyglądał śnieg. Ale już nie żartując sobie i idąc bezpośrednio do tematów, bo pewnie jesteście zajęci przygotowaniami świątecznymi lub innymi rzeczami, to przechodzimy do awarii w 11 metra, gdzie faktycznie jest nie najlepiej. Mamy dużo awarii, bo aż 5, w tym dwie modernizacje ekstra, czyli łącznie 7 awarii wind. Metro ma remont, ratusz Rosynał, dworzec Wileński, Zacisze i plac Wilsona. To stacja metra, gdzie jest awaria windy na stacji metra. A na stacji centrum są aż dwie modernizowane windy i faktycznie miałem okazję je zobaczyć. Idąc dalej, mamy punkt informacyjny budowy drugiej linii metra. Chodzi oczywiście o budowę drugiej linii metra, czyli wentylatornie, STP Karolin, stacje Karolin, Chrzanów, Lazurowa i pozostałe elementy. Sam punkt jest w całkiem ciekawej lokalizacji, bo jest obok zaraz komory demontażowej TAT-4TBM przy stacji metra Bemowo, więc dojazd też nie jest zły. Tak naprawdę możecie przejść na piechotę od metra Bemowo. Znajduje się to wzdłuż ulicy Górczewskiej, będzie tam szli pomiędzy ulicą Górczewską a ulicą Kostucha, na wysokości numeru 12, jeżeli chodzi o budynek. Czynny w teorii od 7 do 19, ale już tam słyszałem, że podobno właśnie nie jest czynny tak do końca od 7. Ale pamiętajcie, że i tak są teraz święta i w święta ten punkt będzie trochę inaczej czynny. Czy jest czynny? Jest, miałem okazję w nim być faktycznie. Nie był jeszcze oznakowany tego dnia, jak przyszedłem i byłem dzięki temu też pierwszym osobą. Ale mniejsza z tym, bo mamy trochę więcej informacji, jak na przykład straszne reklamy w metrze, których jest coraz więcej. Pomijając to, iż zasłaniają mozaiki na stacji metra Ursynów i Służeb, to zniszczyły też te mozaiki. Już są zdjęcia, jak chcecie śledzić dokładnie, zobaczyć jak wygląda cała historia. A propos reklamozy, reklam w metrze tam, gdzie ich nie powinno być i po prostu dużej ilości. Możecie to dokładnie zobaczyć na profilu na Facebooku Historia Metra Warszawy. Tam dokładnie jest to analizowane krok po kroku, zdjęcia na szybko. I faktycznie część mozaik została zniszczona w trakcie montowania reklam. Także trzeba to mieć też na uwadze, że to nie jest dobre, że to tak nie powinno wyglądać. I te dwie stacje bym zostawił bez reklam. Na pozostałych może być tego dużo, ale tak, żeby też nie zakłócało ogólnego wyglądu stacji metra. Ja wiem, że stacje metra nie są do podziwienia tylko do korzystania i jechania do swojej stacji docelowej, ale szanujmy swoją historię i to, co mamy. Może metro ma tylko raptem ponad 25 lat, ale i tak ma długą, wieloletnią tradycję, której szkoda byłoby tracić, no, chyba że z korzyścią dla pasażerów. Jak tutaj, na stacji metra Wierzbno pojawiła się nowa rzecz. Jak widzicie, tutaj są ekrany, na których pokazują się odjazdy z przystanków tramwajowych i autobusowych. Bardzo dobra rzecz. Przyznaję, że to do mnie przemawia. Powinno być więcej. Według mnie na każdej stacji metra powinno coś takiego być, tylko dwa monitory, w zależności od tego, ile jest kierunku, bo na przykład na metro centrum to będą w ogóle takie cztery monitory i jest na patelni faktycznie tak to zrobione. Ale na przykład na stacji metra Pole Mokotowskie to byłoby świetne. Na stacji metra Wilanowska, gdzie mamy dużą ilość tramwajów i autobusów, i na Wilanowskie to będą osobno na autobusy i tramwaje, bo tam tego trochę jest.
Także bardzo dobrze. Liczę na to, że będzie takich więcej rzeczy. Tu pewnie chodzi głównie o pasażerów do Mordoru. Z innych informacji, koło miłośników metra jest już relacja bezpośrednio. Macie link w opisie do koła miłośników metra, jak coś. Możecie sobie przeczytać, zobaczyć dokładnie, jak wygląda od tyłu, od zaplecza technicznego, stacja metra Brudno. Jak widzicie, no faktycznie trochę mogliśmy zaobserwować. Oczywiście z cyklu Jak oddycha metro. Czekajcie. O, udało mi się wyjść. Tak, to faktycznie się trochę tego dzieje. No i dzięki temu też koło miłośników metra oczywiście życzę Wam wszystkim również ze mną jak najlepszych i najspokojniejszych świąt, ale o życzeniach świątecznych to jeszcze będę dzisiaj trochę mówić. Tak wyglądało zwiedzanie, tyle było łącznie osób, więc trochę faktycznie się zebraliśmy i też dyspozytywnie zobaczyliśmy, to właśnie z tyłu za tą szybą się wszystko znajduje. Mogliśmy zobaczyć, jak wygląda jeszcze budowa stacji metra Brudno, bo metro jeszcze się nie skończyło z budową, co mogliśmy właśnie zepsować na wszystkiego rodzaju różnych zdjęciach. Ale dobrze, lecimy dalej, bo nie możemy zwalniać, bo tramwaje mają już zielone tory w centrum Warszawy. Coraz tego więcej jest, zielone torowisko się pojawiło na Alejach Jerozolimskich, od placu Zawiszy, dalej w kierunku centrum, jak i również pomiędzy rondem ONZ a Warszawą Centralną na Jana Pawła, co akurat mnie bardzo cieszy, bo te dwa odcinki faktycznie są w centrum i jak będą ładnie zielone, to będzie to ładnie wyglądać. Tu macie film, możecie sobie zobaczyć. Muzyka w filmach tramwaj warszawski przechodzi samą siebie ostatnio, więc serdecznie polecam. I dzięki temu zobaczycie, jak to wygląda. To ostatnio było układane, a przy bardzo ładnie zwinięte jeszcze, wyłożone i później pięknie wygląda, nie trzeba jeszcze podlewać. Tramwaje również, jak była zima, poinformowały nas, że faktycznie zima im nie straszna. No, nie będę ukrywać. Tramwaj na Kasprzaka nagrywam tylko i wyłącznie pod koniec miesiąca, więc to jeszcze przed danym sprawdzimy, jak to faktycznie im idzie. Ale jak widzicie, oni to podgrzewali i tramwaj na Kasprzaka najprawdopodobniej jeszcze pod koniec tego roku będzie mieć już pierwszy odcinek przejezdny. Tramwajowy oczywiście, właśnie ten, który oni jeszcze robili wtedy, dlatego się spieszyli, bo chcieli do końca roku to zrealizować. Tramwaje mało tego, że realizują już aktualnie inwestycje, to cały czas projektują przebudowy aktualnych odcinków, jak właśnie na ulicy Słomińskiego. Dzięki czemu ten odcinek, bo to jest fragment tramwajowej obwodnicy Śródmieścia, będzie nowy, będą zlikwidowane przystanki, które nie są aktualnie już funkcjonujące. I ogólnie to będzie uporządkowane również zielonymi torowiskami, nowe drzewka i tak dalej, etc., etc. No wiecie, jak to mniej więcej idzie. To ten cały projekt na przebudowę obwodnicy śródmiejskiej tramwajowej jest realizowany od 2023 roku do 2032 roku. Wtedy będzie to budowane. Łącznie w sumie to jest około 13 433 metry toru pojedynczego, więc całkiem tego trochę dużo. I dobrze, że tramwaje inwestują i rewitalizują swoje trasy, aby jak najlepiej były użytkowane. I tutaj też przy okazji na Moście Gdańskim w międzyczasie znikną ostatnie drewniane podkłady, które są w Warszawie. To jest ostatnie miejsce, z tego co słyszałem, gdzie są drewniane podkłady. Inny ciekawostki, bo był ostatni film z Łodzi, więc taka ciekawostka. W Łodzi Łódź zleca studium tramwaju do Centrum Zdrowia Matki Polki. Jak ktoś z Was jest tamtą, to możecie się zainteresować tematem. Taka ciekawostka. Również ciekawostką od PKP, gdzie PKP już nas informuje, iż pociąg do Zakopanego czeka. Jeżeli chcecie, abym tam wpadł, to dajcie znać w komentarzach, żebym zrobił Wam relację zimową. Ja na razie się nie wybieram, nawet nie jestem w stanie wybrać sobie, ile by kosztował taki przejazd zimą. Ferie. Ale może kto wie, może się faktycznie tam przejadę, zobaczyć takie dzikie tłumy, chociaż ja to raczej bym się przejechał w jakiś weekend, kiedy nie ma ludzi. Albo w tygodniu po prostu, to jest jeszcze lepsze, na jeden dzień. Jak już to raz zrobiłem, to mogę zrobić drugi raz. Pociąg do Zakopanego musi jeździć w wakacje, święta i ferie. Tak jest w projekcie, ogólnie w całym zleceniu na realizację tej inwestycji. Właśnie z tymi odcinkami czasowymi, kiedy po prostu trasa musi być zapewniona. Oczywiście pociąg nie dojeżdża do Zakopanego, do stacji Zakopane, tylko dojeżdża do stacji Zakopane tymczasowe. Dzięki czemu też trzeba kawałek dojść, autobusy jeżdżą tam specjalne i tak dalej. 30 stacji i przystanków jest przebudowanych aktualnie na tej trasie, dzięki czemu to wszystko wygląda tak ładnie i nowocześnie, jak PKP by to chciało. I cała inwestycja, nie powiem Wam, kiedy jest planowane zakończenie, bo tu nawet nie napisali tego, może nie chcą. Chyba nie chcą tego mówić. A nie, jest w 2023 w teorii. Do końca 23 chcieliby to skończyć.
No nie wiem. Nie wiem, co o tym sądzicie. Trzeba to podkreślić, ta trasa już jest przejezdna, w sensie już pociągi tutaj jeżdżą i to jest do końca ferii, więc dokładnie wam też nie powiem, do kiedy to jest otwarte. I warto podkreślić, że cała ta inwestycja kosztuje 1 100 000 000 złotych. Przechodzimy dalej w tematach kolejowych do WKD-ki. WKD nas informuje, iż jeden przystanek, a konkretnie przystanek Grodzisk Mazowiecki Okrężny, został przeniesiony na nowy peron numer 1. To jest nowy peron, to jest stara trasa kolejowa, to jest nowy tor i to właśnie jest tutaj realizowane. Czemu jest przeniesiony? Przypadkiem to znaczy bardzo ładnie widać. To jest nowy peron, to jest stary peron, a tu będzie nowy tor. Więc w skrócie, stary peron jest kolizją aktualnie do nowego toru, więc nie może być zrealizowany, dopóki nie zostanie to usunięte. Więc to musi zostać teraz wszystko przesunięte, przeniesione na ten odcinek, aby to lepiej funkcjonowało i żeby mogli go rozebrać i zrobić tam nowe torowisko. Wy się często pytacie mnie w komentarzach, kiedy będzie kolejny film o WKD. Ja z góry odpowiadam, że nie wiem, bo WKD-ka to jest dla mnie, zwłaszcza w aktualnych warunkach, to jest spacer właśnie tych 10 km, musiałbym go się przespacerować na całym odcinku. To nie brzmi dla mnie zbyt ciekawie na razie. Tym bardziej, że filmy z WKD-ki też jakoś się świetnie nie oglądają, więc no w tym miesiącu raczej już tam się nie pojawię. W styczniu może jakoś na początku podjadę i zrobię sobie ten spacerek, ale po prostu bardzo mnie jej kusi. Chociaż jestem ciekawy, jak ta inwestycja wygląda, bo tam faktycznie trochę się zmienia. Podobnie jak na Warszawie Zachodniej, gdzie jedno przesłowy wiadukt, tylko i wyłącznie taki jeden jest. W ramach kontaktu dotyczącej przebudowy stacji Warszawa Zachodnia, Budimex zrealizował wiadukt kolejowy usytuowany w tutaj kilometrze linii kolejowej numer 1. Jednoprzesłowy obiekt o długości 118,5 metra oraz wysokości 16,5 metra waży 1700 ton i został zbudowany jako jeden element technologii nasuwania podłużnego. Co to oznacza? To oznacza, że cały wiadukt został nasunięty najpierw na kawałek, później została sklejana pozostała jego część i nasunięty w dalszej części. Tu jak widzicie jest cała ekipa, która to przynosiła. No, w kolejnym filmie zachodniej się przejdziemy po nim, więc spokojnie. Spokojnie wtedy to zobaczycie. A jak jesteście ciekawi, jak wyglądało całe nasuwanie tego wiaduktu, to macie tutaj link w opisie, w karcie, wszędzie i możecie to sobie zobaczyć, bo faktycznie nagrywałem całe nasuwanie w formie timelapsa. Ale idziemy dalej, bo przywrócony został przystanek autobusowy Torwar na trasie Łazienkowskiej, ponieważ trasa Łazienkowska też się zmieniła, została oddana do użytku nowa jezdnia, czyli nowy wiadukt, a stary zaczyna być rozbierany. O trasie Łazienkowskiej film będzie pod koniec tego miesiąca po świętach, więc jeszcze chwilę poczekacie i zobaczymy, jak to wszystko wygląda, jak wygląda Torwar, jak wygląda nowy przystanek autobusowy, czy ma wiatę i inne rzeczy. Oczywiście przystanek jest tylko i wyłącznie jednokierunkowy w kierunku centrum, więc spokojnie, to jest pod kontrolą. I na ten kolejny czas będzie to przebudowane. Zresztą zaraz to opowiem więcej, tylko najpierw utrudnienia WTP, które są planowane od dziś, znaczy od wczoraj do 6 stycznia. Czyli chodzi oczywiście o Nowy Rok i święta, no dosyć duże utrudnienia. Pociągi będą jeździć inaczej, autobusy inaczej, tramwaje inaczej i metro rzadziej. Więc w dużym skrócie, jak jeździcie wtedy komunikacją, to spodziewajcie się, że wszystko może jeździć inaczej. Nie będę dokładnie czytać tego wszystkiego, bo tego trochę jest dużo, a już ten odcinek jest długi. Ale jak widzicie, no trochę tych zmian jest. Może tylko krótka informacja co do pierwsze. No nie, jeszcze zobaczymy się przed nowym rokiem, więc wtedy powiem, jak będzie wyglądać komunikacja w nowym roku. Natomiast na sam koniec, już kończąc trochę to mniejsza z tym, remont wiaduktu nadglobusową od lutego będzie faktycznie w przebudowie. Jak ktoś z was by nie wiedział, czy to jest obok stacji kolejowej Warszawa-Włochy, to bezpośrednio obok tego miejsca się znajduje. A dalej Studzienki i Włazy zostały wyregulowane bezpośrednio przez ZDM, tutaj w tej formule właśnie krok po kroku, jak to zrobić tylko i wyłącznie w weekend albo w nocy. ZDM to wszystko ładnie robi i tak też tutaj się to stało. Mało tego, właśnie trasa Łazienkowska, o której wam mówiłem. Czekajcie, bo tutaj na szyjemy to jest mała informacja, o tutaj na, tu będzie ładniej to widać. Jak wygląda nowy wiadu, jak wygląda nowy zjazd? Jest lepiej, bo buspasy teraz są po bokach, a nie po środku, ze względu na stan techniczny nowego obiektu, no bo to jest nowy obiekt.
Zostało to wszystko przerzucone z dnia na dzień właściwie. Bardzo szybka informacja, żeby jak najszybciej się udało to zrobić jeszcze w tym roku, bo faktycznie udało im się skończyć tą przebudowę przed czasem tego wiaduktu. Jak widzicie, tak wynajęty patrzy, tutaj też się zjeżdża, przystanki w tymczasowych lokalizacjach zostają, a zjazd bezpośrednio od torwaru wygląda następująco. No te pasy po środku są bardzo wąskie dla samochodów osobowych. Widziałem już jeden film, jak się jedzie po autobusie i patrzy na te samochody, no ile lusterek zniknie. Ale tak to faktycznie wygląda, trzeba się przygotować na najgorsze. Co warto podkreślić, cała inwestycja ma się zakończyć w marcu 2024 roku. To całkiem niedługo, ale faktycznie trochę przyspieszyli z tym, że ten wiadukt ma być zamknięty również na 11 miesięcy mniej więcej, a później będą pozostałe prace porządkowe na całym placu budowy. Nazwa dla 3TBM, pewnie słyszeliście jakiś czas temu, że no, było głosowanie. Ta wielka tarcza, która tam będzie drążyć ten wielki obiekt, jechała przez centrum Warszawy, przez w ogóle całą Polskę, żeby gadka miała jak największą reklamę i ostatecznie dojechała do swojego celu, nawet puchnęła po Odrze, wywierci 2 km tunel, ale najważniejsze jest to, że nosi nazwę Karpatka. Było na to głosowanie, powiem, że całkiem dobra nazwa. A z innych informacji jestem ciekawy, co wy o tym sądzicie. To jest nowe, oficjalne logo Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Ogólnie Warszawy. Co o nim sądzicie? Ja się nie wypowiem, bo jestem stronniczy i mógłbym powiedzieć coś w jedną lub w drugą, ale jestem ciekawy waszych opinii. Możecie to zjechać, pochwalić, powiedzieć, co o tym sądzicie. Jestem ciekawy tego waszego. Tylko bez polityki. Bez polityki, proszę, bo polityka to nie jest na miejscu. Chociaż oczywiście prezydent Warszawy jest polityczny, ale to nie jest polityka, to jest Warszawa. Chcę usłyszeć wasze opinie jako mieszkańców lub to jako osoby z zewnątrz. Nie chcę myśleć, ile to kosztowało, bo mamy święta i myślmy o rzeczach świątecznych. Meta nam życzy wesołych świąt. MZA nam życzy wesołych świąt, WKTK nam życzy wesołych świąt, WTP nam życzy wesołych świąt w formie nawet filmu, ZDM życzy nam wesołych świąt, jak najmniejszej ilości utrudnień i remontów. I gadka nawet nam życzy, gadka oczywiście jak zawsze po swojemu, to zupełnie inaczej wygląda. Ja też oczywiście mam życzę wesołych świąt, ale dokładne życzenia zobaczycie później dziś w filmie z Sykutem. Obejrzycie to sobie pewnie już po swoich wigiliach, w nocy albo innego dnia. Nie interesuje mnie to. Film będzie później trochę odniejsza z tym, żebyście mogli zobaczyć jedno i drugie. No i sondaże. Sondaże sobie dotknijmy na szybko. Kiedy twoim zdaniem będzie metro Koronin wykonać jak metro Kabaty aktualnie? Chodzi oczywiście o zabudowę w okolicy. Większość z was stwierdziło już za 10 lat, za 5 lat 18%, tak samo za 15 lat stwierdziliście 18%. Nigdy 12% i nie wiem, 7%. Następnie mamy sondaż. Czy twoim zdaniem na kanale, a widzono, że w 2022 roku zabrakło filmów o jakichś inwestycjach? No i większość z was stwierdziło, iż nie wie. Drugie to, że wszystko było, ale też 19% z was stwierdziło, iż czegoś brakowało. W teorii było napisane, żeby w komentarzu napisać, co brakowało, ale nie wszyscy chyba napisali z was. Tam ciekawe też rzeczy ogólnie w komentarzach można znaleźć. I czy jeszcze jakiś sondaż jest? Czy twoim zdaniem buspasy w Warszawie są wyznaczone w dobrych miejscach? Większość z was wyznaczyło, iż tak to połowicznie wygląda i tak nie i nie, 61%. Że w dobrych miejscach 19%, w złych miejscach 8%. Oj, przepraszam. Nie wiem, 8% i nie mam zdania, 4%. Następnie mamy jeszcze ostatni sondaż. Jak często wchodzisz na stronę kanału mojego na YouTubie? I większość z was zaznaczyła, iż raz w tygodniu, raz w miesiącu rzadko, czasami najwięcej, znaczy też również często 32%. I nie miałem jeszcze okazji 15%. Chodziło mi oczywiście o to, czy widzieliście już nową grafikę i po świętach też się zmieni grafika. I po Sylwestrze też się zmieni grafika, więc możecie patrzeć sobie, obserwować, co to się dzieje. Coraz was więcej. Naprawdę jest was tutaj coraz więcej. 7954 osoby już mnie subskrybują.
Ale jeśli wam taki film się podobał, właśnie obejrzeliście go i nie wiedzieliście, że taki kanał istnieje w ogóle na YouTubie, to możecie w tym momencie kliknąć przycisk subskrybuj, aby ten licznik się powiększył, aby będziecie na bieżąco z informacjami z Warszawy i z innych lokalizacji, z poszczególnych inwestycji. No i co dużo nie mówić, do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jeśli film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Pytania do Q&A w specjalnym filmie, który się pojawił wczoraj w nocy, albo bezpośrednio tutaj też możecie w teorii pisać z literką Q, ale wolałbym pod tamtym filmem, bo będę musiał później szukać tych wszystkich pytań i pod postem na YouTubie i na moim serwerze na Wizelandii, gdzie macie link w opisie i na ekranach końcowych. Do zobaczenia wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Dziś jeszcze życzenia świąteczne i w święta też jakieś pojedyncze filmy będą się pojawiać, ale one będą nie aż tak istotne, bo ważne, żebyście spędzili jak najlepiej i może nawet, jeśli wam się uda, rodzinnie te święta. No i oczywiście jakieś fajne prezenty. Ale pamiętajcie, nie nastawiajcie się na prezenty, tylko na to, żebyście miło spędzili czas bez polityki, bez kłótni. A prezenty będą później. Przy okazji będzie można na nich powspominać, jak przyjemnie się bytowało z tymi osobami, które aktualnie były przy was. No i nie nastawiajcie się na prezenty, bo mogą czasami się być nie tak, jakbyście chcieli. Zwłaszcza jak jesteście mali, to wiecie, oczekujecie góry loda. Wielkiej góry, że będzie w domu, a później jest jak jest. Ale dobrze, wesołych świąt i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Długie, temniejsze z tym. Cześć!